elegancko, witamy na Korfu. Pogoda dopisuje. Czekaj, oni zawsze to gadają tak, jest 2 kwietnia, niedziela, godzina... Kurwa, zegarek mi się włączył. Godzina 18.03, wyspa Korfu, czasy pod gruszą. Wandzie się mnie ostatnio pyta, czy to już kurwa zielono będzie, czy tak jak na wynie, kurwa szaro jak chujnie. Nie no, jest zielono, nie? Chodzimy od godziny, jak te pciołki. I szukamy czegoś do zjedzenia. Wszystko zamknięte. No nie ma nic, kompletnie. Dramat jest jakiś. Tam się znajduje 3. miejscówka, w której mieliśmy jeść. I 3. jest zamknięta. No ja przyznam szczerze, że już bym coś zjadł. Po podróży jeszcze nic nie jedliśmy. Jestem w kurwę głodny. A jak głodny, to zły. Bez kija nie podchodź, chłopie. Dobre ciaparuchy pojechały, nie? No. Kolejne miejsce, w którym moglibyśmy coś zjeść. Kolejne zamknięte. Wszystko pozamykane. Tu jest wszystko zamknięte. Tylko greckie, a to jest miejscowe. Przecież pisze lokalne. No, że jak polski namysłów. Nie, jak polski namysłów. Dobra, prezentacja chaty. Łazienka, wanna jest, to jest top, będzie leżane w wannie, tu się prezentuje mój pokój, cyk, nie zdradzam tego widoku, co jest za oknem, idziemy dalej, kuchnia, elegancka kuchnia, salon. I teraz najlepsze. Uciekaj, Andrzej. Najlepsze. Wow. Wow. No jest kurwa. Wow. Jest wow. Jest wow, naprawdę, no. Drona tu zaraz wypuszczę, człowieku. A few moments later. Ałeś? 100 years ago, okay. The owner of this house, she had all the land. Oh, nice. Hasta Dacia, 2 meters, 2 kilometers Ipsos. For the night, has more open restaurants, cafeteria, bar. Before Dacia, this Gubbia, also there is a restaurant, Kia also a restaurant, supermarket, Ipsos. Summer is more traffic for young people, big disco, but now it's closed. No, I have 2 daughters, both of them study at the university in Rome, Italy. Italy. Sapienza in Italy. Every summer, pass from here, they have Roma, boyfriends, boyfriends of one daughter, boyfriends the other. Stawka to kurwa vloga, nie? Popatrz kurwa. Jadę z Intu, wiesz o co chodzi. Myślisz, chłopak, że z Holandii przyjechał, kurwa, i co on sam myśli? No powiedz tam, masz coś pograć, czy nie masz co pograć, kurwa? Nie masz co pograć, kurwa. Teraz ty przejdziesz, kurwa. 4 kwietnia, godzina, ja wiem, 15, prawie. Kolejny dzień zmagań, dzisiaj w miarę fajna pogoda. Schodzimy na plażę. Dosyć trudny teren. Wiadomo, fajnie się schodzi, gorzej się wchodzi, nie? A my cały czas schodzimy. Także mój kolega troszkę nieco szerszy będzie miał mały problem wrócić, jak mi się wydaje, bo już dobre z pół godziny cały czas schodzimy. Widać, cały czerwony jestem. A droga jest naprawdę, zaraz wam pokażę, hardkorowa. Nie wiem, czy to kamera oddaje, no ale jest... To jest jazdeczka,
Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale widoki są po prostu nieziemskie. Nieziemskie. Zaraz bliżej nagram, to będzie może lepiej widać, ale no, oddała droga, oddała. Zara, jakiś odcinek specjalny się zaczyna, kurwa, nie? Ja, ale tam psy to było w pewnym momencie, no. Mm-hmm. No. Dupa spocona, tak? Że co, stromo? Tak. Zdjęcie zdjęcie i pokaż. Dawaj. Go, 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 go. Co, romantycznie, bardzo romantycznie. No nie jest lekko, nie? Nie jest lekko. Ale patrz, co tu się dzieje. Wow. O człowieku. O człowieku. Nie mam pytań. Zostawiam to bez komentarza. Auto stoi. Citroen terenowy. Ja też jeszcze ledwo zostaję. Bo stoję, bo muszę stać. Najważniejsze, że nie ukradli. Co, wchodzimy gdzieś tam do góry? Tutaj, nie? Pod tą skałę. Można byłoby tu wejść. Nie jest najgorzej. Szlak jest. Można iść. Przecież nami niczego takiego zapierdala. Wow, mieliśmy nigdzie nie wchodzić. Ale Andrzej Polas. To trzeba za nim iść. Chociaż ja nie wiem, czy to się tu w dół nie idzie. Tu jest oznaczenie. Dobra, idziemy do góry. Wow, dalszy ciąg zmagań. Najwyżej czego się nie robi dla dobrych ujęć, nie? Nie, no ja się tam...
Ja się tam wpierniczam, że tak powiem. Dobra, tu jest taka skałka. Ja się spróbuję na nią wdrapać i zrobić z niej eleganckie ujęcie. Tak jak... Jak mówię, czego się nie robi dla dobrych ujęć. Sztos. Trzy góry dzisiaj zostało odhaczone, całkiem niezłe plaże na dodatek. Teraz sprawdzamy dalszą część centrum miasta. Stawię gdzieś na wstawkach, jak to wygląda. O, tu na pasach jest tak, że lepiej kurwa auto przepuścić niż wchodzić, bo tu jest całkiem inaczej niż u nas, nie? Oni tutaj chyba to oni mają pierwszeństwo, nie my. Naprawdę, w Polsce wchodzisz, już auto zaleka cię widzi i cię puszcza, a tutaj ty wchodzisz, on jedzie, się na nie zatrzymuje, stoisz przy pasach, jadą, w dupie mają totalnie, nie obchodzi ich nic, nie? Dobra, wieczorem może nie jest za ciepło, ale zawsze to lepiej niż 2 stopnie na wynie. Chłop się zatrzymał, szacun, a tamten to miał w dupie totalnie, nie? Na te pasy, nie? Że niby masz kogoś przepuścić pieszego, ale oni to w chuj mają, nie? No. To kurwa nie jest polonez. Nie no, to jest taki znaczek. No właśnie się teraz zastanowiłem, bo ja bym powiedział, że to jest Fiat, chłopie. 125. Udało się przed chwilą wejść do wody. Woda lekko szokująca i zimna, ale nie było źle, bo jak to przyjechać nad morze i nie wejść do wody, nie? No, troszkę się ludzie patrzyli jak na wariatów, no ale stwierdziliśmy, że woda jest podobna do tej w Mielnie w sierpniu w Polsce, nie? No to w sumie jak jest podobna, no to czemu nie? Czemu by nie skorzystać, czemu by nie wejść? Jak to przyjechać? Przylecieć do Grecji na wyspę i nie wejść do wody. To wręcz by było skandal, kryminał, nie wiem jak to kurwa nazwać, ale czemu ja tak przeklinam? Trzeba to wyciąć. Też jeszcze wam pokażę, jakoś to zmienię, może te ujęcia, bo wcześniej nie udało mi się nic nagrać. Teraz mamy chwilę, żeby coś nagrać i pogadać. Mamy jeszcze takie miejsce, w którym byliśmy. Mój przyjaciel Rafik polecił nam, żebyśmy pojechali koniecznie to sprawdzić. I top miejscówka, zrobię z niej przebitki z drona, tam zarąbiście to ponagrywałem wszystko z tego drona. I
I tam mieliśmy wejść do wody, ale tam się nie odważyliśmy, za mocno fale biły. Zresztą będzie na nagraniu widać, jak one uderzają w skały. I troszkę ryzykownie było, ale przed chwilą na tej plaży, co byliśmy, wrzucę zaraz przebitki, to piaseczek elegancki, więc udało się wejść i sprawdzić, jaka ta woda jest. Mocno słona. Takiej słonej wody też chyba nigdy w życiu nie w ustach się miałem. O. Siedzi w tej wodzie, a ona taka kurwa zimna, że aż mózg czepie, a ten pierdolony tam siedzi, nie? Pana fokę, kurwa. Orka na plaży. Orka, człowieku. A ona aż, człowieku, ta woda aż mózg, kurwa, ona aż blokuje mózg, nie? Właśnie nie, ja tak. Bo jak wyjdziesz jest fajnie, bo jest ta temperatura, jest, wiesz, o co chodzi? Kurwa, nie. Ja bym tam tej skarpy zajebał. Tam też, kurwa, spoko, nie? Ja tam nie dopłynę, bo ja tam zamarzę. Ja tam dopłynę z bokiem. A babeczka mówi, że tam zamknięte, nie? No ale to co mnie to interesuje? Ale co mówiła? Mówi, że tam wszystko zamknięte, a ja mówię, że my tam idziemy po prostu dla widoków, nie? Mhm. No nie wiem, czy to kurde. Mamy w lety niemieckie. Nie, to kurwa nie jest takie sofa, nie? Ja myślałem, że będziemy kurwa nie na tym. No ja mu mówiłem właśnie. O, te mieszki! Ta masy na tym kamieniu. Z wyborem. Ja kiepar, pójdę! Dawaj pompkę tam! Kolejos. Pojedziemy. A to jest jakiś punkt religijny, stary. No tu ogólnie to wszystko, bo widzisz, tam jakiś kościół był. Ludzie tam wychodzili jacyś tacy, ja nie wiem, inni. Nawróceni wychodzili. Ale nie, wychodzili jacyś tacy w szoku byli. Ale jest ten. Jest, jak to było, pierdolnięcie armatą.
Widoczki klasa, nie, człowieku? Zielono. Co tu jest? Osły. Osły, to przywitaj się z kolegami, kurwa. Dla kibiców. Piłka nosa dla kibiców. Te to mają tu życie, no. Człowieku. No. Tu ławeczka romantiko. Kobietę tu zabrać. Kobietę tu zabrać. Na jakiś red wine. I sztos. Siadasz sobie, cyki taki widoczek. Masz to. No siedzisz sobie tu na ławeczce, elegancko, góry, morze, słoneczko. Bluzę założyłem, bo troszkę wieje, ale jest mi w niej ciepło, ściągnąłbym ją, no, ale po tej drowodzie troszkę mnie przepiździało, wyzimniło i muszę się zagrzać. Zmęczyłem się. Starość nie radość, młodość nie wieczność. Gdzie? Tutaj pali do ściana jeszcze. A co, wrzuciłeś 5 centów? Nie no, 20 na przykład. Bo Andrzej pieniądze wrzucił, człowieku, niemożliwe. Nie polskie to mogę. Nie polskie to mogę! Budżeta właśnie. Ja mam piątkę złotą. Ja też mam, ja rzucę 5 złotych. Mam. Janmar płaci, to mogę, nie? Janmar płaci. Niech się wiedzie. Niech się wiedzie. Teraz niech się wiedzie. To najważniejsze. Pani zostawiła telefon. Thank you. Nie no, mocno klimatyczne miejsce. Tak jak mówiłem wcześniej, jakiś punkt religijny. No dla mnie jedno z lepszych miejsc, w jakich byliśmy na Korfu. Jest sztos. Ławeczki, wszystko można przyjść, posiedzieć. Fajnie, można wjechać wysoko, nie trzeba tyle wchodzić. Mały odcinek po schodach. No, topka. Co tam jest? 2 metry, panie, jaki tam jest zajebisty widok, nie? Ziuta tam nie poszedł, ale ja tam byłem na końcu. Ten to tam człowieku zawału by dostał. On by nie tyle co spadł, co by mu serce stanęło. Ło, no. Dobre, nie? Ło, panie. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Zajebiście. Tu se przyjść, usiąść, kocyk rozłożyć, zachód słońca obejrzeć, no. Mistrzostwo świata. Ja to jestem ukontentowany na tej wyspie. Coś dla mnie. Trochę gór, trochę morza. Przede wszystkim proszę zobaczyć, jakie morze błękitne, nieśmierdzące, zielone. Ale coś dla mnie. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now, dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh.
No jedź! Będę krzyczał! Będę krzyczał jak coś! Patrz tam tą stronę! Tu kurwa patrz! Ty mi patrz tam! No! Na pewno tam przyjdzie. Tu u tuńczyka jest git! Jest git, u tuńczyka jest git, jest zapas! Dobra, już wyluzuj, wyluzuj z tuńczykiem teraz. Dobra. Tu będzie teraz wybrzuszenie jedno. Jest git. Nagrywasz to? No. Ja pierdolę. Nie jest za zima. Idę, że kurwa na busie po Holandii. Szkolenia na busa holenderskiego. Udało się. Siema Fafik. Pimpek, kurwa, chowaj się lepiej. No, Pimpek. Proszę. Jest git. Jest git. Do przodu jeszcze trochę. Bo ten, konkurencję ma z tyłu. Tu w lewo będziesz skręcał. Albo tu. Nie no, tu chyba nie można. Ale tu będzie zadymka już, no. Jak już kurwa, zadymka to już była sobie. Jedź, jedź, zakręcaj no. I teraz tu. Jest git, tu w lewo. Nie, patrz tam, mi tam patrz. No to jest git cały czas, u tuńczyka jest git. Uważaj. Kurwa, wyjebałbym. Nie najechać, nie? Dobra, już wchodzę do auta, czekajcie. Było syto, no. Co, co? Ale... Ja pierdolę, człowieku. Nagrywałeś tam ziutek? To kurwa, są takie nagrania, że chuj, nie? Weź patrz, jak ja miałeś Atinawi. Nogi. Gdzie ona tym kurwa jeepem tu, człowieku, przyjechała? No, no. Ja pierdolę, aż mi słabo kurwa. Tu jest fawela jak chuj, fawele, nie? Fawele, no też nie no. Gadałem, no. Ale kurwa, łopa. Jak mam jechać? No git, tu na dół. Tu w prawo. Nie, tu. No w prawo. Tu? Tu jak jadę. Czy co? No to chuj, no on pokazywał tam, ale tam kurwa i tak auta były no. Zostawione. O panie, ale widoczki. Tak dobrze jest, no. Dobra, odwiedziliśmy jakiś zamek. Apollo coś tam, nie wiem jak to się nazywa. Miałem sprawdzić przed chwilą na goglach, ale... Nie chce mi się tego szukać. Fajne ujęcia z drona zrobiłem. Zaraz rzucę przybitki z drona. Naprawdę mistrzostwo świata. Znowu trzeba łazić po tych schodkach. Chociaż miejscówka fajna, bo wjeżdża się tak samo. Idzie się chwilę po tych po schodach i w sumie też nie jest jakoś ciężko, ale miejscówka wcześniej, którą pokazywałem, jest wiele, o wiele, wiele lepsza. To znaczy się, no, o, w sumie pokażę. Wow, ała, moja noga.
To znaczy się kto co woli. Dla mnie tam było lepiej, bo te ławeczki, ten klimacik tego morza zdecydowanie lepszy. Tutaj same kamienie. I tak w sumie po zamku nic nie zostało. Same skamieliny. I co? Trzeci dzień na wyspie. Wyspa w połowie odhaczona. Pogoda dzisiaj dopisała, chociaż rano nie było za ciekawie. No ale słoneczko świeciło cały dzień. Teraz niestety zachodu słońca nie zobaczymy, nie nagram, nie pokażę. Bo chmurki się pojawiły na niebie i no jest trochę lipa. I nawet się troszkę chłodno robi, chociaż która tu już jest godzina? 18 prawie. No to wy tam w Polsce z 2 stopnie macie, deszcz wam pada. Także nie ma co narzekać, trzeba korzystać. Z tego co uważałem tutaj, to ludzie przyjeżdżają po prostu po górach pochodzi, tak typowo trekkingowo, poubierani, gdzie my na przykład wjeżdżamy samochodem tam 1 kilometr, około kilometra w górę, naprawdę stromymi ścieżkami, drogami, może gdzieś to pokażę, czasami tak wąskimi, że ledwo się jeden samochód mieści, a droga jest dwupasmowa, więc wyspa mocno górska dla ludzi, którzy lubią łazić, no ale też wiadomo, piękne plaże, ludzie przyjeżdżają leżeć się opalać. I w sumie nawet się cieszę, że jest poza sezonem, bo jest praktycznie pusto, nie? Chociaż i tak są takie miejsca oblegane i są do połowy pełne, to nie wiem, chcę wiedzieć, co tu jest w sezonie. Full, także elegancko. Wszystko na plus. To auto to wczoraj przeżyło. Co ja przeżyłem, ten stres. Wcześniej tam widać w sumie na tych przebitkach będzie, bo teraz już nagrywam kolejny dzień. Ale przeżyło straszne rzeczy. Ale całe, na szczęście, chociaż błotnik gdzieś przytarłem chyba na dole. No i podwoziem zapierniczyłem 3 razy po kamieniach, no ale to było nieuniknione na tych drogach. A, i właśnie, miałem coś jeszcze w sumie powiedzieć. Jak ktoś wytrwał do teraz, to w sumie spoko, bo wcześniej mało gadałem. Teraz troszkę słońce i troszkę się odblokowałem, ogarnąłem tego gimbala bardziej. Co tak trzaskasz, kurwa? Twoje to? Moje też nie w sumie, no. Dużo rzeczy ogarnęliśmy też, teraz te ujęcia są dużo lepsze, wcześniej ten gimbal był źle ustawiony, musiałem posiedzieć trochę nad tym, także dużo lepiej już to powinno wyglądać. Jakieś przebitki będą po tym. Italiano. And you have one pizza? Yes. Oh, perfect. I like. You like it? Like. I know. Because my friend he like as well. My friend is. He must drive. Must drive. No. Take. No. Police here in Corfu. They are my friend. I call them. Weź to nagraj, no. And you? Salute! Cheers! How is your na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Perfect! Thank you very much! Don't forget to make us a review! High five!